Witajcie w zapisie sesji Alien Obcy, gry osadzonej w świecie znanej z filmów Ridleya Scotta. Gra prowadzona jest przez konia naszego mistrza gry. Gracze to Hinol, Lufcik, Hirtus oraz ja. Nasze postacie poznacie w trakcie gry. Przypominam, jest to nadal surowy i minimalnie zedytowany zapis naszej sesji, także tego, poproszę się o cierpliwość. Zapraszam do odsłuchu. Kapitanie, informacje dotyczące dysków są następujące. Otóż nie udało mi się od niczego z nich wyciągnąć, ze względu na to, że są po prostu najzwyczajniej zniszczone fizycznie. Są rozmagnetyzowane, uszkodzone, sformatowane. Gdybyśmy mieli trochę więcej sprzętu, być może da się z nich odzyskać, ale jednak na ten poziom, co mamy tutaj, no, nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Rozumiem, Ripley. Mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, albo może pytanie bardziej do matki. Teraz tak, czy ja mogę podpiąć swoją kamerkę do jakiegoś, nie wiem, terminala na statku, żeby wyświetlić to, co nagrała moja kamerka? Pewnie, proszę bardzo. Dobra, właśnie to robię. Przewijam nagranie do momentu, w którym wchodzimy do maszynowni i jest ta dziura. Bo mówiłeś, że tam jest dziura w poszyciu. Tak, w maszynowni, dokładnie w pomieszczeniu inżynieryjnym, tak? Zatrzymuję klatkę tego nagrania. Matko? Aha. Czy możesz przeanalizować, co mogło zrobić tą dziurę w poszyciu? Analizuję. To w międzyczasie wychodzę z medlabu, idę do pokoju inżynieryjnego i sprawdzam, czy da radę naprawić albo ustabilizować rdzeń na USS Marshall. To prędzej takie rzeczy byśmy mogli znaleźć na Marshallu, w ich magazynie. Ale chodzi o to, staram się przekalkulować, sprawdzam schematy, takie rzeczy. Po prostu tutaj mam swój komputer pokładowy, mam matkę, mogę się zapytać i jakieś tam przeprowadzić symulacje. Przetestuj sobie heavy machinery, czyli siła plus heavy machinery. Poczekaj, nie siła, użyjemy inteligencji do tego, bo kombinujesz, tak? Próbujesz coś znaleźć, rozwiązanie, więc inteligencja, czyli witsy plus heavy machinery, bez kostek stresu. Trzy sukcesy. Posiadając całe oprzyrządowanie i wszystkie narzędzia, które są w magazynie Marshalla, jesteś w stanie w 100% naprawić reaktor do stanu używalności i doprowadzić statek z powrotem na najbliższą kolonię. Okej. Okay. A statek bez matki w ogóle jest w stanie funkcjonować? Jest w stanie latać. Tylko matka zajmuje się tylko jako subsystem, matka nie może sterować statkiem. Całym statkiem. Wiadomo, że ogółem rzecz biorąc nie będziesz miał nawigacji jako takiej, bo tym zajmuje się matka. Nie będziesz miał w ogóle żadnych odczytów, żadnych jak gdyby wszystkiego tego, co dzieje się na statku, pod statkiem, dookoła statku. Będzie, odpada hipersen, odpada podróż FTL. Taki musielibyście po prostu ręcznie sprowadzić go na dowolną kolonię, tak? Czyli lot zająłby wam na pewno kilka miesięcy. Ale reaktor da się naprawić. Okej. Okay. Z matką pomyślimy. Zobaczymy. Prawdopodobnie gdybyś go zobaczył, no to byłoby też na pewno dużo łatwiej, byś wiedział, co jesteś w stanie nawet czy stamtąd jeszcze zdemontować. Ale okay, to liczyłeś łącznie z załataniem dziury w poszyciu. Tak. Dziura w poszyciu to jest do załatania już. O tak. To jest tylko kwestia z tym sprzętem, co oni tam mają, to jest tylko kwestia przyłożenia blachy, obklejenia tego dookoła takim specjalnym żelem, który moment zastyga i powoduje bardzo twardą spoinę, więc dziura w poszyciu to jest najmniejszy problem. Nawet gdyby to była dziura w poszyciu na pół statku. Musielibyście tylko znaleźć materiał, żeby to załatać. Zakładam, że w składzie USS Marshall jest coś takiego. Albo przyspawać drzwi. Albo.
Okej, okay. Lufcik, odpowiadając na twoje pytanie, jak teraz przeglądasz się w świetle takim normalnym, nie w świetle tej takiej bardzo słabo działającej latarki, to nie do końca jest pocisk, to nie do końca jest łuska. To jest bateria. Bateria? To jest bateria, to jest zużyta bateria. To wygląda jak łuska, to ma kształt łuski, wygląda jak łuska i wygląda jakby było montowane do karabinu, ale to nie jest łuska, tylko to jest bateria, dlatego że no, w środku jest po prostu pełne, tak? Nie ma tego takiego tylko miejsca, gdzie jest pompki i kołnierza, tylko jest po prostu zwykły taki walec wypełniony całkowicie. Jakaś broń energetyczna. Najprawdopodobniej tak. Nie spotkałeś się z taką. Przynajmniej na kolejnych, na których pracowałeś. No dobrze, a czy matka będzie mogła wiedzieć? Spytać bym się chciał jej o to. Gdzieś w bazach danych swoich. Matka na razie zajmuje się analizowaniem dziury na polecenie Chińczyka, ale może zawsze sprawdzić. Dobrze, no to w wolnym czasie, jak będzie, jak skończy to, co teraz się, czym się zajmuje, analizuje, by się tym zajęła. Zygi? Czy ja widzę też, czy no patrzę się na to, jak dochodzi do tego wniosku, że to jest bateria, że to jest, że to nie jest prawdziwy nabój i pytam się go, czy znasz jakąś broń, która mogłaby tym strzelać? Broń jakaś energetyczna, nie wiem, no. Magnetyczna? Nigdy z czymś takim się nie spotkałem, nie mam pojęcia. A to nie a dużej klasy... Może to jest do jakiegoś wyrzutnika magnetycznego. Połączone kilka cewek i po prostu jedna bateria to jest jeden ładunek. Ale to ma działać jako bateria, czy ma działać jako pocisk? Nie mam zielonego pojęcia. Dlatego pytam matki. Dobra. Ja też pierwsze widzę. Nie mam zielonego pojęcia, to może być. Ja kiedyś słyszałem o takich rzeczach, jak karabiny Gaussa albo wyrzutnie Gaussa. Nie no, istnieją railgany, ale to są na całych statkach, nie? A nie nieporęczne. To jest rodzaj zminiaturyzowanej. Na to by wyglądało. Ktoś mógł po prostu być na tyle ogarnięty, że zrobił taki wyrzutnik wielkości dużego karabinu na przykład. I wtedy po prostu jedna bateria to jest rodzaj jednego strzału. Coś w tym stylu. Albo jakaś proca. Albo, ale to przestrzeliłoby fotel. Jednak fotel na kapitana na statku to nie jest zrobiony z nie wiadomo czego. Znaczy te strzały z koniu, te strzały to one były z broni palnej kapitana, tak? Czy nie? A zbadałeś to? No przyglądałem się. Widziałeś dziurę wlotową i nie widziałeś dziury wylotowej. A, dobra. Czyli nie była to raczej broń palna. I oczywiście tak jak mówiłem poprzednim razem, tak? Czyli po prostu duża plama krwi na klatce piersiowej. Na pewno przebiło fotel i zabiło kapitana. Tyle wiesz. Może zabrakło. Nie zrobiłeś autopsji, więc jakby no, nie jesteś w stanie stwierdzić, co tam, czy tam w środku coś zostało. Może zabrakło po prostu impetu. Znaczy to i tak by musiała być dość duża prędkość kinetyczna. Więc trudno powiedzieć. Nie wiem. No i czekamy na matkę. Okej. Okay. Ja w międzyczasie będąc skończyłem. W Medbayu. Dobra, mów. W międzyczasie będąc w Medbayu przeglądam te lekarstwa, które stamtąd przyniosłem, czyli przyniosłem jakieś, jak się nazywa, te przeciwko poparzeniom, różne rzeczy tak. I tak dalej. Więc układam je i po prostu segreguję tak, żeby dla każdego starczyło po trochu i żebym wiedział, ile tego mam po prostu i żebym mógł tym działać. Środka na oparzenia jesteście w stanie po prostu dorzucić jako wyposażenie do statku, a tych mocnych środków przeciwbólowych to w zależności od tego, jak będziecie jeść, dawki dostałeś, tak? Chyba to z tego, co pamiętam. Ilość. 10. Tak, to było 10 sztuk. Tak jak ci powiedziałem, jeżeli użyjesz do produkcji tych napojów wyskokowych, tych środków przeciwbólowych w połączeniu z alkoholem, to dadzą one efekt bardzo piorunujący, ale prawdopodobnie będzie... Nie, finał tego będzie tego... Znaczy, nie wiem, czy osiągniesz efekt taki, jaki byś chciał, czy rozluźniający, na pewno to was zbombarduje dosyć mocno. Na razie nie. Przekroczy najśmielsze oczekiwania.
Okej. Okay. Analiza mapki brzmi tak. Poszycie przerwane od zewnątrz niewielkim ładunkiem przyłożonym bardzo, bardzo precyzyjnie. Mhm. Prawdopodobnie znaczy został przyklejony od zewnątrz, został zdetonowany od zewnątrz, wyrwał kawał poszycia, spowodował całkowitą dekompresję na statku i śmierć całą. Prawdopodobnie, jeżeli załoga nie była na to przygotowana, to prawdopodobnie całość, całe powietrze zostało wyssane, a jednocześnie spowodowało śmierć załogi. Rozumiem. Dziękuję, matko. Czy coś jeszcze mogę, kapitanie? Czy jakieś specyficzne pytania, na które mogę spróbować odpowiedzieć? Dotyczące tej dziury? Na razie. Na pewno nie była stworzona od wewnątrz i najprawdopodobniej była wynikiem działania materiałów wybuchowych, po prostu. Jasne. Na razie to wszystko, matko. Matko, pytanie. Czy jest sposób, aby uzupełnić brak, ewentualnie skopiować ciebie i wgrać na USS Sea Marshal? Brak danych. Odmowa dostępu. Okej. Okay. Może damy ten pocisk, tą baterię. Ma co do przeanalizowania. No, ja czekam w kolejce. To ja w międzyczasie szukam Johna. Mnie? John jest medlab, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. Pamiętacie, że komunikacja między wami jest, może być swobodna na pokładzie waszego statku, czy tam wiecie, kiedy jesteście w kombinezonach. Okej, no to kapral jest w medycznym. Dobra, ale... Okej. Analiza pocisku. Analiza pocisku. Uwaga. Matka skanuje ci to, ten pocisk. Odmowa dostępu. Dyrektywa 211. Rozumiem, że dyrektywa 211 nie mówi mi absolutnie nic. Absolutnie nic ci nie mówi. Dobrze. To w takim razie chciałbym się skontaktować z naszym głównodowodzącym na ten moment, Wigo Kowalskim. Czy może on... Czy mógłbyś w stanie... Tak, co tam mam? Czy mógłbyś spróbować zdobyć dostęp o tą baterię? Bo matka nie chce mi ją poinformować o analizie. Aha. Masz, no, jakaś tam odmowa dostępu, jakieś tam coś. Może po prostu ty jako osoba wyżej postawiona będziesz mógł otrzymać dostęp do tych informacji. Oczywiście, no, mogę spróbować. Będę zobowiązany. Za chwilę. No, ja zmierzam do Medlaba. Dalej. To śmiało. Dobra. John, mam do ciebie jedną sprawę. Skoro znaleźliśmy ciało, może warto by je było tu przetransportować i przebadać dokładnie. W końcu od tego się znasz najbardziej z nas, nie? Oczywiście, że tak. Nie ma problemu. No, będę potrzebował kogoś, kto mi pomoże go przytachać. Weźmy ze sobą Melona. Krzepki z niego chłop. Tam nie wasz kości, nie ma problemu, ale no tutaj w końcu przyjdzie, to mi gruchnie na ziemię i może zrobią się obrażenia, których nie powinno być. Jasne. Na przykład rozleci się na drobne kawałki. Bo jest zamarznięty, dokładnie. Dobra. No to po prostu... Kogo mam wziąć, szefie? To wybierz sobie, kogo chcesz. No dobra. Czy Elona, czy Maka? Elon, co robisz teraz? Absolutnie nic. To chociaż zrobimy coś absolutnie. Jeszcze jedno. Mógłbyś zebrać krew, którą widzieliśmy zaraz po wejściu na Leonardo? Planowałem to zrobić. Mam już przy sobie próbki. Które włożę krew. Może warto też się przebadać. Jasne. Przede wszystkim sprawdzić, czy to jest ta sama krew, która jest na kapitanie, a jeżeli nie, to będziemy wiedzieli później. Może znajdziemy jakieś inne zwłoki, będziemy mogli porównać grupę krwi chociaż, czy coś. Tak, dokładnie tak. Czy próbkę DNA. Dobra, tak. Jasne. To biorę Elona i lecimy. Dobra. Chwila. To w takim razie jeszcze do Maka pójdę zagadać o kombinezon, żeby tam go podłatał. I w międzyczasie po prostu wezmę inny. Proszę bardzo.
No. Ale to ty z nim rozmawiasz. Ja wiem, wiem, wiem. No to przez tam radyjko, interkom, cokolwiek. Mac, sprawa jest mała. Co tam? No, mam tam jakieś na tym kombinezonie jakieś drobne przepalenie na łapie, jakbyś się mógł tym zająć. Spoko, przeglądałem już kombinezony zaraz jak wróciliśmy. Widziałem to druku ten. Kazałem wydrukować brakujące tam materiał na wymianę. To jest tylko przypalony palec. To jest prosta łata. Zakładam, że już powinien być załatany do tego czasu. No dobra, no jak jest, no to fajnie. Nic więcej teraz nie potrzebuję. Dobra, no to w takim razie tylko przypominam Vigo, jakbyś mógł tam o tą baterię, łuskę, cokolwiek to jest, się zapytać. Jasne. I jestem gotowy do wruszenia z powrotem na marszala. Ja wychodząc z Medlaba biorę coś, co mogę użyć do przeniesienia zwłok i ewentualnego przetrzymania ich w śluzie, aż się rozmrożą i temperatura nie będzie spadała drastycznie na ciele. Właściwie nie, czekaj. Będzie mi łatwiej, jak będą zamrożone. Czekaj, myślę. Nie, inaczej. Biorę coś, co utrzyma temperaturę. Jakieś te folie takie, które utrzymują temperaturę na organizmu. I obniżam maksymalnie temperaturę w Medlabie i uprzedzam wszystkich. Panowie, temperatura w Medlabie spada do 0 stopni. Na razie, dopóki nie obejrzę zwłok, musi tak temperatura zostać, więc nie wchodźcie, nie ogrzewajcie mi pomieszczenia. To dla tego trupa to i tak będzie upał. To okrutne. No tak, ale zawsze coś. Płynność przynajmniej się nie będą rozpadać, jak w zerze naszym, nie? W naszym zerze, nie zerze absolutnym. No i też tu musimy spawarkę pożyczyć, żeby się przepalić z powrotem, czy nie zamieszaliśmy? No to ty już się zajmij tym, nie? Nie zamykaliście. Nie? Okej. Okay. A nie, ostatecznie nie zamknęliśmy. Weźcie sobie ten palnik, bo może będziecie musieli odsiąść kapitana z fotelem. Tak na wszelki wypadek. O tym nie pomyślałem. Plusujesz Hirtus dzisiaj mocno. Tak, dobre spostrzeżenie, Mac. Dobra. No to wracam się w takim razie do technicznego. Biorę palnik i zakładam kombinezon, no i się szykuję do wyjścia w takim razie. Okej. Okay. Mac i Vigo zostają na statku. Tak. Kapitanie, może tak? Jeszcze po ten. W międzyczasie, jak oni idą po kapitana, może byśmy sobie zagrali partyjkę. I może jakiegoś szycika strzelili z tego, co zostało. To za chwilę. Najpierw muszę się dowiedzieć, o co chodzi z tą analizą tego pocisku. Okej, okay. To jak coś, to będę czekał w kantynie. Jasne. I w tym czasie rozkładam sobie karty, zaczynam jakiegoś pasjansa czy cokolwiek stawiać. Elon i John. Misja na połączone statki Marshall i Leonardo. Panowie, założyliście kombinezony, jesteście gotowi do przejścia na pozostałe statki. Wchodzicie do pomieszczenia, w którym była ostatnio dekompresja. Zamyka się za wami grudź. Słyszycie tylko głos matki. Usuwam atmosferę. I za chwilę słyszycie... Otwiera się grudź ciśnieniowa zewnętrzna z waszego statku. Przed wami czarny korytarz. Czy tu się wcześniej nie paliło światło? Nie. Za waszym rękawem już nie. W waszym rękawie jeszcze się pali, tak? Ale już za waszym rękawem już jest jak gdyby ciemno. Tak? Nie ma zasilania, więc nie było wcześniej prądu, tylko latareczki nasze. Okej, okay, to odpalam swoją latarkę. No ja tak wiadomo, tak samo. I... Okej. Okay. I do przodu po prostu. Ostrożnie, okay. Oczywiście, uważając na to, żeby się nie potknąć o cokolwiek. Jasne, widzicie. Znaczy widzicie tak to, co jakby na odległość około 2 metrów, więc spokojnie jesteście w stanie się poruszać, żeby niczego nie uderzyć. Potknąć się raczej nie jesteś w stanie, tak? Mhm. Wygląda na to, że raczej wisisz w stanie nieważkości. Mhm. Okej. Okay. Który idzie pierwszy? Ja. Ja idę pierwszy. Okej, okay. Więc teraz rzuć sobie wicy plus observation. Wicy mam 4 kości, observation mam 3 kości.
Czyli rzucam 7 kości. I stres. I mam... Jak mam 4 witsów, to mogę mu pomóc? Nie. Jedną kostkę stresu mam rzucić. I dorzuć i tyle, ile masz stresu. Tyle mam stresu. Czy mam jeszcze 3 kostki stresu? To rzucam. 3. Żadnych gał, bo to chyba o to chodzi. Tak. I na kostkach tamtych mam 3 sukcesy, 3 szóstki. Ile masz w sumie sukcesów? 3. Okej. Okay. Bo szóstki sobie same liczą, tak? Więc... Same szóstki. Więc... Jesteś pewien, jesteś na 100% pewien, że przez chwilę widziałeś trzeci snop światła z pomieszczenia obok. Nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia skąd, ale jesteś gdzieś, dajesz sobie rękę uciąć, że widziałeś trzeci snop światła. Mhm. Odwracam się do Leona. Gdzieś z pomieszczenia obok. Odwracam się do Leona, gasząc latarkę. Chyba widziałem trzeci stop światła. Z pomieszczenia po lewej. Chodźmy powoli. Chodźmy. Dobra. Wyciągam... Nie mam teraz przy sobie swojego pistoletu, nie? A wziąłeś? Uff, nie jesteś w stanie go nawet za specjalnie trzymać. To mały pistolet, to mała klamka, tak? Tak, w skafandrze będzie ciężko, nie? Dobra, okej. Więc podchodzę i delikatnie... To może ja podejdę pierwszy z karabinem. A, ważna rzecz. Podnieś sobie poziom stresu 1, Zygmi. Już idę. Czekaj, muszę ołówek sięgnąć. Dobrze, więc... puszczam ciebie, Elon. Elon, może ty idź pierwszy, jesteś uzbrojony. Dobra. No to wychylam się do tego pokoju z karabinem wycelowanym. Nikogo tam nie ma. Nikogo tam nie ma. Ciemno jak oko wyko. Widzisz coś? Się widziało. Nic tu nie ma. Jestem, tylko skafandry. Jestem 100% pewien, że widziałem, żeby coś się zapaliło. Może jakiś błąd na skafandra i zapalił światło. Nie ma takiej możliwości. Na 100% widziałeś tam światło. Wyglądał, jakby padał z góry. Okej. To wchodzę z góry. Z któregoś miejsca w górze. Wchodzę za Elonem, rozglądam się w górę i obserwuję sufit. Jedynie co to są te takie tunele z drabinami. To są jedyne miejsca, z którego to mogło dochodzić. Czyli prawdopodobnie z górnych, z wyższych pokładów Leonarda. Aha, czyli tak jakby ktoś tam wchodził na wyższy pokład po prostu i mu się zapaliła lampka w naszą stronę. Prawdopodobnie było to z któregoś miejsca, z którejś z tych rur. Nie jesteś w stanie dokładnie stwierdzić, ale to prawdopodobnie z któregoś z tych tuneli, gdzie są drabiny. Dobra, no to chyba co idziemy po kapitana, nie? Sądzę, że tak. Natomiast zachowajmy ostrożność. Może wchodź pierwszy, ja będę szedł za tobą i poczekam tutaj na dole. Zanim ty wejdziesz, powiesz mi, że jest okej, to ja wejdę pilnując drugiego wejścia, drugiego tunelu. I dobra. Pamiętaj, cicho. Staraj się nie stukać o nic nie pukać. I bez latarki. I tak specjalnie siedziałem. Nikt nic nie usłyszy. Nic tu nie słychać, a poza tym głucha próżnia. Będę ślepy jak kret, więc trochę kiepski pomysł. Jak uważasz? Dobra, no to wchodzę w takim razie pierwszy drabinką. Idziecie na górę. Słucham? Idziecie na górę. Mhm. No do kapitańskiej, nie? Do mostku. Mostek był na górę, tak? Dobrze pamiętam. Ale idziecie na marszale czy na Leonardzie? To na marszalu po kapitana, bo... nie? Moment. Aha, czyli widzicie na marszala po kapitana, bo światło, które widzieliście, było w tym pomieszczeniu na Leonardzie. Aha. Na Leonardzie, nie na marszalu. Na Leonardzie widzieliście snop światła. Czyli jak tylko wyszedłeś z rękawa, to od razu widziałeś ten snop światła, który gdzieś tam ci mignął, tak? Przez chwilę. I to było pomieszczenie, to w którym było te 18 skafandrów. Dobra, wiesz co? Elon, ponieważ to było na tamtym statku, na razie nie potrzebujemy, to nigdzie nie ucieknie. Sądzę, że więcej informacji dowiemy się, analizując ciało kapitana. I tam to zawsze możemy sprawdzić. Dobra, no nie chciałbym jednak w osłabionym składzie się na razie tam wybierać, tak czy siak. Dokładnie. Więc chodźmy po kapitana, szybko, sprawnie, przetransportujmy go do Medbaya. Ja się nim zajmę już. Dobra. A panowie. Rękaw, marszała, prosta droga, tak? Potem drabina na górę w kierunku mostka. No i mostek, tak przemarznięty kapitan do fotela, tak? Dobra.
podchodzę. Ciało, które tam cały czas no, najpierw jest. Najpierw próbujemy może delikatnie go wyciągnąć, może nie jest przymarznięty do niego. Mhm. Znaczy, ja przede wszystkim oglądam, czy którymi elementami on jest przymarznięty, czy na przykład nie ma zaciśniętych palców na uchwytach. Ma zaciśnięte palce na obydwu uchwytach tych takich przy fotelu. Mhm. Przymarznięty jest głównie tą częścią swojego stroju, tak? Ja to nazywałem skafander, ale to tak naprawdę to jest jego strój roboczy. Można zwykła materiałowa rzecz. Oderwać. Ma przymarznięte na pewno włosy i tył, jakby tył głowy. Czy hem ma otwarty? Hem jest pęknięty. To była tylko maska. To była tylko maska tlenowa. Okay. Nic ponadto. Więc jak gdyby to jakby go niespecjalnie wiąże. Dobra. Do tego jeszcze prawdopodobnie jest, oprócz tego, że to jest materiał, który jest powiedzmy przymarznięty do samego fotela, no jeszcze ta krew, tak, która wyciekła z tyłu fotela, więc ona prawdopodobnie tworzy jakieś coś w rodzaju jakiegoś tak dodatkowego mocowania, tak, w środku. Jasne. Ilon, czy możesz zobaczyć, czy buty się jakoś trzymają nogi, żeby może mu je poluzować? Buty się nie trzymają niczego. Są jak gdyby lekko się wyprostowały i oderwały od ziemi w momencie, kiedy dostał strzał, a potem już jakby wisiał lekko. Słuchaj, Ilon, tak naprawdę palcy nie potrzebujemy. Ilon. No właśnie miałem ten sam pomysł, że palce mu raczej już się nie przydadzą. Więc ponieważ masz sprzęt, to może spróbuj mu odciąć czymś ciężkim rękę. Ja nie mam żadnej piłki. Spróbuj, czy się da odłamać. A ja zobaczę, czy plecy, czy się da jakoś odczepić. No łatwiej było, wydaje mi się, że łatwiej byłoby je po prostu oderwać, niż obcinać taki zamarznięty na kamień. To próbuję w miarę delikatnie go oderwać od tego krzesła w takim razie. W momencie, kiedy Ilon próbuje tam walczyć z ręką, odrywa, zaraz dowiem się, czy mu się udaje. Ja patrząc się jednym okiem na Ilona, drugim okiem na swoją rękę, odrywam jakiś najdłuższy kosmyk włosów, który jest, odchodzi od jego głowy, odłamuję go i dyskretnie chowam go gdzieś w jakiś zakamarek na swoim kombinezonie. Okej, okay. Tak, jesteś w stanie to zrobić, tak żeby nie zauważył, nie ma problemu. Okej, okay. Teraz panowie, usuwanie kapitana z fotela tak, żeby go nie połamać, mhm. jakkolwiek by to nie brzmiało, mhm. to jest siła plus medical aid. Rzuca ten, który ma więcej, plus jedna kostka za pomoc z drugiego gracza. Ile masz medical aid? Medical aid mam 3, ale siły mam 1. To może ja ci dam. Czyli w sumie 4 plus wszystkie kości stresu. Plus wszystkie kości stresu. No ja mam siły 5. I medical aid masz ile? 0. No to masz i tak, czyli to masz nadal więcej ode mnie. Aha. Plus kości stresu. Plus 2 kości stresu. Czekaj, 2 kości stresu tutaj działają na naszą korzyść, czy niekorzyść? Pamiętaj, że jak rzucisz 1, może być słabo. Mhm. Wpadasz wtedy w panikę i możesz zaszkodzić. Słuchaj, stary, ja się nie czuję najlepiej, poza tym ty jesteś silniejszy. Czy możesz ty spróbować go oderwać? Ja będę ci pomagał, ile będę mógł. Dobra. Więc masz jedną moją kostkę i próbuj go oderwać. No to rzucamy 2 kostki na stres. Proszę bardzo. Bez pały. Okej. Okay. I teraz 6, bo mam 5 siły i 1 za pomoc, tak? Tak jest. 1 sukces. Czyli idealnie tyle, co było potrzeba. Gdyby rzucił więcej, to rozsypałbyś go w drzazgi. 5, 5, 5, 5, 4, 3, 1, 6. Okej. Okay. Jakimś cudem, nie masz zielonego pojęcia, jakim cudem, w momencie, kiedy wkładasz rękę pomiędzy jego kombinezon a fotel, to wszystko jest tak kruche, że ty tam po prostu wygląda to tak, jakbyś jakąś szpachelką próbował go oderwać, a on po prostu bez problemu większego najzwyczajniej w świecie po prostu odchodzi. Cały jego kombinezon idzie w drzazgi, tylna część fotela też, więc jakby on w niektórych miejscach też ma poodrywane kawały skóry razem z tymi powiedzmy tam rzeczami, które, znaczy elementami tego kombinezona, które się kruszyły, więc jakby kiedy on odtaje, będzie miał, no, będzie bardzo prawdopodobnie z tych miejsc będzie krwawił, tak? Odłamaliście mu wszystkie te palce zaciśnięte, tak? Więc generalnie nie ma w ogóle żadnych palców na dłoniach. I oderwaliście mu i zrobiliście mu po prostu zwykły skalp. Z tyłu głowy. Z tyłu jest
Jest goła czaszka, widać fragment mózgu, no bo ona też jakby została częściowo na fotelu przymarznięta. Czy na swoim kombinezonie mają jakąś kamerę? Że tak, żeby chłopaki widzieli na statku? Nie. Nie. A jakiś, czy mój tablet? Nie, nie ta klasa kombinezonu. Okay. Czy mój tablet jest w stanie zrobić zdjęcie? Tak, możesz zrobić zdjęcie, może z racji tego, że jest... Dobra. Masz coś przy sobie, jakiś sprzęt, możesz jakieś zdjęcie sobie zrobić. Elon, unieś go trochę wyżej, żeby się unosił nad nami, weź swoją latarkę i chciałem obfotografować fotel, żeby Mac i Vigo mogli zobaczyć później i ocenić swoim bojowym okiem, co to mogło zadać takie rany. No i tam... Bojownikami wielkimi to oni nie są, no ale dobra, no odsuwam go po prostu troszkę i przyświecam fotel. Okej, nie ma problemu. Robimy. Wracając po drodze na tych drzwiach, na które były zakrwawione, zeskrobuję próbkę krwi i wkładam ją do... Jakbyś mógł, to żebyś go nosił. Spokojnie. Jeszcze dosyć istotna rzecz. Okay. Transport. Dobra, no ja go przepycham. Wiem, jak go trzymać. No to nie ma żadnego problemu, możesz go jednym palcem nawet przesuwać. Tak, ale chodzi mi o to, że ja wiem, jak go delikatnie, a poza tym ty masz pukawkę w razie coś, więc... No tak, właśnie o to chodzi, żebym ja... Jedyny problem z transportem jest tunelem na poziom B. Nie jest odpowiedni. Bo on siedzi w pozycji siedzącej, więc jest trochę za... Bo te nogi są ciut za długie, żeby one tam mogły spokojnie wejść. No to dolatujemy do tej... Potrzebujesz jego nóg? Właśnie, podlatuję i mówię, no nie, chyba wiesz co, nie potrzebujemy, potrzebujemy jego torsu tak naprawdę. No to... Ja go przytrzymam, a ty wal. No to ja uderzeniem próbuję mu po prostu wyłamać nogi w kolanach, powinno wystarczyć. Okej, nie będziemy, że tak powiem, rzucać na twoją siłę, czy połamałeś mu całe nogi, czy nie. Zakładamy, że chcesz zrobić to tak, żeby nie uszkodzić reszty ciała, tak? No celuję w nogi. Jedna noga poszła nad kolanem, druga pod kolanem, są nierówne, wygląda to koszmarnie, ale ogółem rzecz biorąc posypały się, tak? Jest, znaczy, kolejne uderzenie prawdopodobnie spowoduje, że całe jego ciało się rozleci w drobny mak. Więc bądźcie ostrożni. Dobra, no to zsuwam go delikatnie, znaczy nie, no schodzę sam najpierw. Najpierw to ja schodzę. Okej. Okay. Zabezpieczam teren. Dobra, no to ja ci go podaję, żebyś na jedną rękę go przyjął, żeby nic, o nic nie uderzył. Schodzę za nim i idziemy dalej. Dobra, stoicie przed drzwiami na Itana. Stoicie dokładnie przed wejściem do rękawa na Itanowego, czyli w miejscu, gdzie już może działać grawitacja. Rozkładam te swoje szmaty, które miałem, znaczy szmaty, te folie różne i tak dalej, które powinny utrzymać jego już obniżoną masę ciała o palce i nogi i po prostu tak jak on wisi w powietrzu, obrzucam go, zawijam, szczepiam różnymi klipsami, które tam mam, no w jaki sposób się te taśmy, te koce niby zapina na zwłokach lub na różnych taki, elementach. Taki worek na zwłoki. Zwijam go jak cukierka tak, po prostu, inaczej zwijam go jak cukierka w tą folikę. Worek na zwłoki, dokładnie, to jest worek na zwłoki. Ale zawijam go po prostu tak, żeby się trzymał. Jasne. I wiem, gdzie, z której strony spodziewać się grawitacji, więc przesuwam go jak najbliżej tej płaszczyzny, żeby nie uderzył, żeby ewentualne uderzenie, upadek był najdelikatniejszy. Możesz mi go po prostu dać teraz do rąk, już go po prostu utrzymam. No nie jest raczej aż tak ciężki. On waży w tym momencie bez tych wszystkich jakichś tam elementów, no waży około 60 kilo, więc jakby... No to nie jest problem tak go po prostu... Ale wiesz co, kwestia jest taka, że jesteś w stanie sobie odmrozić organy wewnętrzne, bo jego temperatura ciała to jakieś minus 270. Ale izoluję go... Worek. Worek plus mój kaftan nie izoluje. Kaftan jak zdejmiesz skafander. Jak zdejmiesz skafander. No to po prostu. To wtedy musicie go nieść we dwóch. Tak. No tak. Ale to mogę go po prostu wnieść na statek ze skafandrem przecież. Tak, okej. Okay. Panowie. I dopiero potem zdejmę skafander. Dobra. Panowie. Otwiera się gruć. Itana. Wchodzicie do środka. Gruć. Zamyka się za wami. Słyszycie w komunikatorach głos matki. Kapralu, wyczuwam trzecią istotę organiczną, co prawda w stanie już połowy licznego rozkładu. Co robić? Co z atmosferą? Czy wchodzicie w skafandrach?
Medlap jest wychłodzony. Tak jest, wchodzimy w skafandrach. Jeśli możesz... Nie da rady. Dobra, nic, po prostu wchodzimy i przechodzimy, kierujemy się beeline'em do Medlabu. W porządku. Jasne, no nie ma problemu. No, wchodzicie do Medlabu razem ze swoim ładunkiem. Kładziecie go na tym swoim łóżku. Faktycznie, że w momencie, kiedy otwiera się grudź do Medlabu, w Medlabie już faktycznie jest temperatura taka dobrze z minusem, więc jakby wy, dopóki jesteście w skafandrach, to wam to specjalnie nie przeszkadza, ale w momencie, kiedy one się otworzyły, to już było czuć dosyć potężny chłód na terenie całego statku. Kapitana kładziecie na łóżko. Znaczy to, co z kapitana zostało, tak? Kładę go na boku, swoje medyczne. Kładę go na boku łóżka. Mhm. Jasne. Czy na boku jego, ale na łóżku, ale na jego boku. Znaczy, no tak. Znaczy, no ja go odkładam, nie? No pozycja i, boczna no to, bezpieczna. Tak jest. Na pewno mu się teraz przyda. Rozrywam, rozcinam worek. No dobra, no to ja już tu nie jestem potrzebny w takim nie, razie. Nie, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Wynoszę się w takim razie, składam skafander, ściągam, odpalam. Zanim wyjdziesz, Ilon, czy możesz chłopakom, ja się tu zajmę kapitanem, czy możesz chłopakom powiedzieć o świetle, które zobaczyliśmy? Znaczy, bo to może zainteresować. No mogę powiedzieć, no ale no, nie wiem. Dobra, spoko, przekażę. Wspomnij im tylko i niech pomyślą, co można z tym zrobić, czy pójdziemy tam wszyscy, czy na razie ignorujemy. Raczej na pewno. Dobra, więc dobra. Ja siedząc, zostaję w Medlabie, kładę go na boku, na łóżku. I zaczynam odcinać warstwy, wykruszać, jeśli są jeszcze zmrożone na tyle, żeby je wykruszać, warstwy, które odpadają, tak żeby się dostać do ciała. No i zaczynam analizować, czy są jakieś kule, dziury wlotowe po pociskach, którego powinny trafić. 5 dziur wlotowych, te, które były. Słyszysz jeszcze tylko ostatnią rzecz, głos matki, który mówi, kapralu, sugeruję, aby powoli podnosić temperaturę w Medlabie, żeby ciało odtajało. Autopsja będzie wtedy dużo prostsza. No. Już kroić kamień. Dać mu chwilę, żeby się trochę rozgrzał. Dobra, czy możesz... Dobrze, czy możesz przygotować maszyny rejestrujące, bo chciałbym nagrywać całą sekcję, żeby później pokazać kapitanowi. Oczywiście. No, w takim razie... Matko, zostawiam go tutaj na chwilę, podnieś temperaturę do 15 stopni, aby zachować przyjemny chłód. Ja wrócę tutaj już. Zaczynam powolne rozmrażanie, jednakże kapralu to trochę zajmie. Jasne. Żeby nie uszkodzić organów, trochę oczywiście, to zajmie. Oczywiście, dzięki wielkie za ogarnięcie. Ja idę porozmawiać z kapitanem. Vigo i Mac. Statek matka Ethan. Ich nie było... Stosunkowo niedługo, bo nie było ich tak naprawdę ze 20 minut. Co wy na to? Tymczasem na statku. Tymczasem na statku. No jak oni wyszli? No to ja się kieruję z powrotem do matki. Okej. Okay. Do pomieszczenia matki? Tak. Pozioma, okej, okay, jasne. A ja sobie siedząc w kantynie. Polewam sobie tego specyfiku. Matko? Kapitanie? Słyszałem, że były problemy z analizą tego, co pokazał ci Elon. Nie było problemu z analizą, kapitanie. Otrzymałem informację, że nie chciałaś mu przekazać wszystkich informacji. Kapitanie, głowa okrętu nie posiada woli. Poinformowałam sierżanta o dyrektywie 211 i odmowie dostępu. A no właśnie, czym jest dyrektywa 211? Tylko do wglądu pracownika firmy. Bądź do oficera naukowego minimum w stopniu majora. Dobrze, w takim razie no wciskam swoją kartę dostępu. Matko, proszę mi powiedzieć, czym jest dyrektywa 211? Odmowa dostępu. Porucznik Vigo Kowalski jest kapitanem statku, ale nie posiada stopnia kapitana. Chyba... Aha. Majora. Przepraszam, major. Czy my słyszymy tę rozmowę? A nie, to jest... Nie, ona jest jakby jesteście na... Rozmawia z matką, nie? Tak. Was tam nie ma. Tak. Dobrze. Zrozumiałem, matko, w takim razie to wszystko. I kieruję się do kantyny z powrotem, porozmawiać z Makiem. Okej. Okay.
Mak siedzi i gra w karty, popija gorzałek. Więc przyszedłem się do Maka. Polać, panie pułkowniku. Kolej, po tym co zobaczyłem, golnę sobie jednego. Gul, 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 proszę. Gul, gul, gul. Mak, czy ty wiesz cokolwiek na temat tego, co znalazł Elon? Tych pocisków, łusek, czymkolwiek by to nie było? Nie wiem, to wyglądało trochę jak baterie. Trudno powiedzieć, co to jest. Bez jakiejś większej... Bez większej jakiejś analizy trudno cokolwiek powiedzieć. No właśnie, a propos tej analizy. Matka coś mówiła o jakiejś dyrektywie 211. Niestety nie chcę powiedzieć nic więcej. Nie mam w ogóle dostępu do tych danych, nawet z moją kartą. A jakie są restrykcje do tego? Trzeba być w stopniu majora albo w stopniu kapitana. Ja jestem tylko tymczasowym kapitanem. Jesteś pewien, no faktycznie jesteś pełniącym. Tak, dokładnie. Jestem bardziej pełniącą obowiązki. Jeżeli chodzi o jakiegoś majora albo kapitana, to wydaje mi się, że to jakiś, może chodzić o jakieś prototypy albo coś w tym stylu. No właśnie. Albo coś, czego bardzo... nie powinni wiedzieć zwykli ludzie, tacy jak my. No, no więc właśnie na bardzo. Zwykli na potrzeby wojska. No więc, jak to mówią, ciekawość jest pierwszym krokiem do piekła. Więc powiedz mi wprost, czy ty umiałbyś zhakować system matki? Spróbować wyciągnąć te informacje? Mogę ci w tym pomóc, trochę jednak Informacyjnie, technicznie to ty jesteś oficerem naukowym, więc to ty jesteś lepszy w tej działce od niego. Znaczy, no dobra. Jestem mechanikem, hakerem. Tak, Titus jest mechanikiem, jest inżynierem mechanikiem, specjalistą od technicznych spraw jesteś ty. Może wie, jakim młotkiem to uderzyć. Żeby... Albo wie, czym się tam podpiąć. Cargo loaderem najlepiej. Dobra, mógłbyś mi w tym pomóc? Powiem tak, no trudno cokolwiek powiedzieć o obwodach matki. Zakładam, że ty, Vigo, powinieneś wiedzieć trochę więcej. Ale wolałbym nie dłubać przy obwodach matki, szczególnie, że mamy jedną matkę na dwa statki, a o trzecim nic nie wiemy. No, nie chcę jej wykasować, ale z chęcią bym się dowiedział. Ale wolałbym nie dłubać przy niej, żeby jej nie uszkodzić. No może i masz rację. Jak będziemy mieli przynajmniej jedną matkę sprawną na trzy okręty, albo dwie matki sprawne na trzy okręty, można coś pomyśleć. Bez matki mógłby być problem, ale z drugiej strony Ripley powinna nas doprowadzić na ziemię w razie gdyby co. Ale kapsuły też nie będą działać bez matki. Matka monitoruje cały czas kapsuły. A zakładasz, że będziemy się ewakuować ze statku? No a jakoś musimy przelecieć FTL. A chodzi ci o Cryo? O Cryo. Konio, da się ustawić ręcznie kapsuły? Chyba się powinno się dać ustawić Cryo ręcznie. Tak, tylko pytanie brzmi, jeżeli wejdziecie ręcznie do kapsuł, kto wejdzie w FTL? No, Ripley. Przecież z Androidem. Czy Ripley będzie chciała z nami współpracować, jak pogrzebiem w matce? No, jest Androidem, nie ma wolnej woli. No, może mieć wolną wolę. Chociaż... Jest przywiązana do firmy mimo wszystko. Może mieć protokoły bezpieczeństwa. Może nas wykończyć za to, że dłubiemy w matce. Takie moje małe przemyślenia na ten temat. No to może trzeba to będzie zrobić bez wiedzy Ripley. Na razie zostawiłbym matkę w spokoju. No dobra, może masz rację. Dowiedzmy się może co z tym Leonardo. Chłopaki niech wrócą, niech pobawią się tym kapitanem, albo tym, co zostało z kapitana. I trzeba by było sprawdzić, co się dzieje z Leonardo. I wtedy bym sugerował podjąć dalsze decyzje. Dodajmy, że pokład F, który jest wyjściem na kapsuły ratunkowe plus przejściem do ładowni, jest zablokowany. To
nie wygląda na przypadek, że są drabinki zablokowane czymś dużym. Wiesz, nie wygląda na przypadek. Mamy jawne objawy buntu na statku USS Marshall, więc... Znaczy, według tego, co przedstawiłeś, to poszycie zostało zerwane od zewnątrz. Więc trudno powiedzieć, co tu było. Czy bunt, czy abordaż. Bo jak na razie nie ma żadnego potwierdzenia na te, jak to tam się nazywało, te morfy, czy jakim tam było, tym gadom, czy robakom, co to tam było. Tak. Na razie wiemy o tym, że załogę wywiało do próżni i na doku... I ktoś strzelał do kapitana. No i na pokładzie do E Leonardo są ślady walki. Czy jakieś łuski i gniecenia na poszyciu. Więc ktoś równie dobrze mógł zadokować w tym miejscu, gdzie my dokujemy. Zrobić, co miał zrobić. Może konkurencyjna korporacja jakieś dane chciała wykraść? Dobra, to po co atakować w takim razie statek ratunkowy? Żeby po prostu dla zabicia świadków? Pozbyć się świadków? Unieruchomić statek, żeby nie uciekł? Można było to zrobić, wydaje mi się, podstępem, a nie po prostu atakować statek od zewnątrz. No ale nie mam jakiego... Nie wiem, co tu zrobić. Poszycie zostało uszkodzone od zewnątrz do tego stopnia, że wyrwało poszycie. Wyrwało dziurę w poszyciu. Tak, no środkami jakimiś wybuchowymi. To musiało być całkiem spory ładunek, bo jednak poszycie statku wytrzymuje trochę uderzeń, więc trudno powiedzieć, co to było. I to... Cała sytuacja jest dziwna. Bardzo dziwna, nawet bym powiedział. Coraz mniej mi się podoba włażenie na Leonarda. Ale musimy tam wleźć. No, to rozumiem. No dobrze, poczekajmy, co przyniosą chłopaki. Słyszycie podnoszenie się grodzi, wasze ciśnieniowe już na pokładzie Itana. Słyszycie takie ciężkie kroki uderzające w waszą podłogę. Chyba chłopaki wracają. W pewnym momencie czujecie przeraźliwy ziąb, bo medlar został otwarty. Za chwilę przestaje być zimno. Za chwilę znowu jest zimno i znowu przestaje. Kto rozkręcił klimatyzację? Widzicie wychodzącego Elona z medlabą i za chwilę zaraz za nim wychodzącego. Chłopaki, macie go? Oni są w skafandrach, nie? Obydwoje. No ale słyszą przez komunikator, nie? Tak, oczywiście. Mamy. Troszkę musieliśmy go odchudzić, żeby się zmieścił w drabince, ale to, co najważniejsze, udało się odzyskać. Aha. Kapitanie, potrzebujemy się wszyscy spotkać w mesie najlepiej. Dobra. Chłopaki, to ściągnijcie kombinezony. Ja je od razu podłączę do diagnostyki i uzupełniania tlenu i zasilania. I potem możemy się spotkać w mesie. Jasne. Dobra. Okej. Okay. Szybki shift, siedzicie w mesie. Kapitanie, jak wchodziliśmy na... Siedzimy, to odpalam faję. Jak wchodziliśmy do tuneli, do rękawów, na Leonardzie, jestem bardziej niż pewien, a nie oszalałem jeszcze, bardziej niż pewien, że widziałem trzecie światło na pokładzie Leonarda. Coś mignęło, w jednym tunelu śmignęła latarka, skafandrowa latarka, która poszła w górę. Niestety byliśmy za rogiem i nie zdążyłem zobaczyć, w który tunel poszła, więc z Ilonem podjęliśmy decyzję, że zabierzemy kapitana jak najszybciej i wrócimy na statek, aby podzielić się tą informacją i... Przede wszystkim najpierw sprawdzić, co uda nam się, jakie informacje wyciągnąć z kapitana, a dopiero później na podstawie tego, mając troszeczkę, miejmy nadzieję, pełniejszy obraz, zdecydujemy, co robić dalej. No to ostatecznie to twoja decyzja, nie?
To znaczy... Chłopaki, jesteś pewien, że to była latarka skafandrowa? Na 100%. Na 100%. Na pewno miała mocniejsze światło niż wasze, bo byłeś w stanie je zauważyć. Gdyby to była zwykła latarka skafandrowa, taka jak wasza, prawdopodobnie nie by się nie dostrzegł przy tej bardzo głębokiej ciemności. Była to latarka na pewno, ale o dużo mocniejszej wiązce światła niż wasza. Okej. Okay. Dobra, dobra, to wrzucam to do swojej powiedzi. Mhm. To co więcej, to nie jestem tylko pewien, że to była latarka tak jak na skafandrze, to musiało być coś mocniejszego. Tu mam jedyna wątpliwość. Nie wiem, czy to było ze skafandru naszego, czy z jakiegoś lepszego skafandra, czy jakiekolwiek inne źródło światła, ale definitywnie skupione źródło światła latarki ręcznej lub skafandrowej z jakiegoś wyższego modelu. To jest jedyna wątpliwość. Na pewno widziałem snop światła. Mogła to być jedna latarka z inżyniera pokładowego. Ja w sumie u siebie taką samą. Nie próbowaliście nawiązać kontaktu? Nie zdążyliśmy. Raczej wolałem zasugerować Milonowi zachowanie ciszy niż krzyczenie darcie ryja, bo nie wiemy co to jest. Nie mam pojęcia. Tak, nas raczej nie usłyszał w skafandrach. Poza tym nie mamy komunikacji, a próżnia to próżnia. Faktycznie. No dziwne to strasznie. Zakładam, że mogło to polecieć co najwyżej na wyższe pokłady, bo dolny jest zablokowany. Ale to dziwne. No w sumie to brakowało bardzo dwóch. Bardzo dziwne. Brakowało dwóch kombinezonów, tylko żaden kombinezon by tak długo nie wytrzymał. No właśnie, żaden kombinezon, żaden człowiek by tak długo nie wytrzymał. Masz rację, Mark. Kapitanie, ja zostawiam cię z tą informacją. No chyba, że na części Leonardo dalej jest zasilanie. To też może być możliwość. Tego nie sprawdziliśmy. Tego nie wiemy na razie, ja wiem. Kapitanie, zostawię cię z tą rozkminką, a ja pójdę do medlabu i sprawdzę, czy temperatura spada już do wystarczającego poziomu, żeby zajął się kapitanem. Jasne, ruszaj. Zanim pójdę do medlabu, idę do swojej kajuty, no zobacz, 15 minut tego... power napa jakiegoś, żeby... Bo wiem, że i tak na pewno temperatura nie spada do wystarczającego poziomu w tym momencie. Jeszcze nie. Znaczy, jeszcze nie. Domyślam się, po co idziesz. Odpisać kostkę stresu. Nie. Idę tam, wchodzę do... Mogę już teraz zrobić to od razu? Jasne, proszę bardzo. Chłopaki, najwyżej jeszcze. Jak będą chcieli coś przegadać, to jeszcze będę mieli chwilę po tobie. Jasne. Wchodzę do swojej kajuty, wygrzebuję gdzieś... spod zakamarków swojej szafy, jakieś swoje pudełko i wyciągam ten kosmyk włosów, który udało mi się przemycić na statek i z namaszczeniem go tam układam w jednym swoim miejscu. Głaszczę go delikatnie, rozmasowuję takie już wilgotne te włosy, układam je w jednym miejscu, zamykam tą kasetkę i wsuwam z powrotem, zasypuję swoimi ciuchami niedbale. Kładę się na łóżku i wdycham i zapadam na 15 minut krótkiego snu. Okej. Okay. Panowie, wy w mesie? Dziwne. Elon, ty nic nie widziałeś? Nie. Absolutnie nic. Mu coś mignęło. Bardzo chciał iść przodem. Ruszył, coś mu mignęło przed oczami. Ja nic nie zauważyłem. Cholera. Znaczy no, wydaje mi się, że może mu się przywidziało. Mogło mu się przywidzieć. W takiej ciemności. Odsuwając kubek od siebie. Wiadomo, z czego on to zrobił? Z alkoholu jakiegoś technicznego z labu, cholera wie. No właśnie. Może... Nie, może sobie coś dosypał do dawki przed wyjściem. Piliście dokładnie to samo. Nie wiem, będziemy musieli to sprawdzić, panowie. No ale tak, Leonardo, jak... tak czy siak musimy się wybrać, więc... No, oczywiście, ale najpierw chciałbym wiedzieć, co z tym kapitanem, co go zabiło. O ile będziemy w ogóle w stanie się tego dowiedzieć. No, chwilę musimy poczekać, bo z zera absolutnego tak szybko nie da rady odstawić. Nie musisz mi tego mówić. Matko, jaki status napełniania kombinezonów? 100%. Okej, okay, dziękuję. Kombinezony sprawne i gotowe do użycia. Zostało nam tylko poczekać na sekcję kapitana. Jasne. Elon, znowu pogramy w kości na śrubki. Zabijemy ten czas.
kości czy karty. Jeszcze jedna rzecz. Próbowałem się dowiedzieć no, coś więcej na ten temat, ale niestety nie wiem. Wiem niewiele więcej niż ty, a dokładnie to samo. Trochę... Matka nic mi nie chciała powiedzieć na ten temat. Bardzo dużo tajnych rzeczy. Dokładnie, bardzo dużo tajnych rzeczy. Tajnych rzeczy się pojawia. Średnio mi się to podoba. No, mi też nie podobają się tajne rzeczy. No chyba, że sam je znam, to wtedy jestem jakoś w stanie przełknąć wtedy tą tajemnicę. Z tajemnicami trzeba się dzielić światem, ze światem, mój drogi. No, tajemnice po to są tajne, żeby jak najmniej osób je wiedziało. No, oczywiście, dlatego my naukowcy staramy się odkryć pewne tajemnice wszechświata i podzielić się z nimi ze światem, z ogółem. No to jest wasza robota. Nie są raczej tego typu tajemnice, no ale mniejsza. No są to na pewno tajemnice firmy. Na pewno. Nieważne. No, skoro jest to dyrektywa firmy. Korporacji. Panowie. Jak zwał, tak zwał. Możecie sobie usunąć po jednej kostce stresu. Yeah. Tylko kapitan, oni czy ja też? Wszyscy. Okay. Kapitan odtaja do takiego stopnia, że jesteś już w stanie przeprowadzić względnie pierwszą taką, nazwijmy to, sekcję zwłok, tak? Zobaczyć, co go zabiło, to, co te dziury po kulach miały jakby. Co to było? No to znajdujecie mnie w mesie, jak grzebę w kapitanie, analizuję kule wylotowe, czy wlotowe właściwie. Okej, okay, panowie, wszyscy rozumiem, że do Medlabu na tą chwilę, tak? Czy John no, sam? Nie wiem, chyba sam nie będzie wystarczyć patrzeć na kroi. No, okay. Mówiłem w sensie, że tam jestem. Ja idę. No, czy inaczej, dostajecie informację od matki, że stan kapitana jest taki, który umożliwia sekcję. Kropka. Jasne. Więc ja kończę swojego vloga w mojej kajucie. W mojej kajucie kończę swojego vloga już chyba czwartego. No i po czym ruszam do Medlama. No nie wiem, no ja uważam, że nie ma co robić sztucznego tłumu i nie przydam się tam, więc. Nie, tam nie ciągnie do trupów. Jasne. Czyli kapitan z medykiem. Do Medlabu. Okej. Okay. Zygi, sekcja zwłok. Próbuję, zakładam, że zrobić to tak, żeby niczego za bardzo nie uszkodzić. No, więc warstwa po warstwie próbuję dochodzić. Jak kapitan zaczął otajać pewne rzeczy, miejsca zaczęły tam powiedzmy też lekko krwawić, tak? Kiedy tam jego temperatura zaczęła przekraczać zero. Słuchaj, leży na specjalnym stole, który jest do tego przystosowany. Tak, oczywiście, ale chodzi o to, żebyś jakby to też są, że tak w miejscach, w których on na przykład urwaliście mu te kończyny, one tam po prostu tam jeszcze coś z nich wypływa, tak? To wszystko spływa do rynienek i tak ścieka jest. Elegancko do miejsca odpływu. Wicy plus medical aid. Sekcja zwłok. Czy ja mu mogę pomóc? Bo też mam wicy i też mam medical aid. Też mam wicy. Pytanie, czy masz w sumie więcej niż on? Już. Mam 6, więcej niż on. 3 i wicy mam 4. To mam 7. No, i 3 kostki stresu, tak? Nie. Stresu nie. Statek nie rzucacie stresu. Dobra. Po prostu. Nie ma po co. No to nie jest dla was miejsce stresujące. Ty masz 3 kostki stresu po tym, jak sobie odpisałeś jedną? Tak. Tak. Dostał jedną gratis za snopek. Za co? Za snop światła. A, za snop, tak. Dobra, rzucam kostką, rzucam 7 kostkami. Jasne, dawaj. Ja to nagrywam. Swoją kamerą. Matka nagrywa to też. Ale ja chcę nagrywać to swoją kamerą. Jasne. Dobra, ja mam swoją kamerę medyczną, więc to nagrywam. 3 sukcesy mam. To znaczy tak, na pewno co się dowiedziałeś, że kapitan prowadził bardzo słabo, znaczy bardzo słabo zdrowy tryb życia, to znaczy miał już postępującą marskość wątroby, otłuszczone żyły. Generalnie rzecz biorąc jest w stanie mu zrobić pełną diagnostykę wszystkich możliwych chorób, tych kończyn, które były. Plus informacja następna, to znaczy zabił go pierwszy strzał, ale wszystkie pozostałe 4 też by go zabiły. Czyli wszystkie 5 strzałów weszło na Wszystkie 5 strzałów było śmiertelnych? Nie, wszystkie 5 strzałów było śmiertelnych.
To nie jest tak, że go trafiły. Wszystkie były śmiertelne. Były bardzo dokładnie wymierzone. To znaczy, pierwszy strzał był w serce, który automatycznie go po prostu zabił, tak? Dwa pozostałe były w wątrobę. Jeden był w żołądek. Jeden był przez kręgosłup, przez jelita. Więc wszystkie te pięć strzałów były na pewno bardzo dobrze przyłożone. Ktoś, kto strzelał, musiał mieć naprawdę albo niesamowitego cela, albo niesamowitego farta. Dobrze. Wszystkie pięć strzałów by go zabiły. Bez względu na to, który by trafił. A zabił go pierwszy, wszystkie cztery pozostałe to były jakby tylko takie rzeczy, które były dla pewności. Tyle wiesz. Co do pocisków w organizmie, jedyne, co poszatkowało, bo tak w zasadzie jego wszystkie organy miękkie, to są elementy fotela. Okay. Nie masz żadnego pocisku. Nie masz żadnego pocisku w środku. Żadnego pocisku. A... Nie masz żadnego pocisku. W środku jedyne, co znajdujesz, to są elementy tego, co stanowiło fotel, czyli kawałki jakiegoś plastiku, jakieś kawałki metalu. Może coś z tego było pociskiem, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, które to pocisk, a które to są fragmenty tego, co jest fotela kapitańskiego. Rany wylotowe jakieś? Żadnych. Wszystko zostało w jego organizmie, uderzyło prawdopodobnie o kość, rozpadło się, rozsypało, poszatkowało mu bebechy. Czy jestem w stanie metodą, jak na starych taśmach oglądałem za czasów studenckich Dextera, wkładając długopis, określić z jakiej odległości mniej więcej trajektorię, z jakiej odległości zostały oddane strzały? Z miejsca, z którego Elon wziął łuskę, czyli baterię. No, łuska mogła się unosić w powietrzu, więc... Tak, ale prawdopodobnie to było dokładnie z tego miejsca, to znaczy z wejścia na mostek, z drzwi. Czyli jakieś 4 metrów za nim, tak? Czy 5? Czy ilu? No mniej więcej, tak? Trzeba tak mniej więcej, że to mogłoby 4-5 metrów. Dobra. Biorę próbkę krwi jego i porównuję z tą próbką krwi, którą zebrałem z drzwi. Zupełnie co innego. Zupełnie co innego. No ale zostawiam... Tak, mało tego, próbki krwi, które były na drzwiach, to są trzy różne grupy i żadna z nich nie pokrywa się z krwią kapitana. Odnotowuję to wszystko, że mam, że drzwi to były trzy różne, a jego jest zupełnie czwartą i niezwiązaną. I zostawiam to w swoich notesach. No i cóż, oglądam jeszcze jego ciało, czy myślę, co można by tu jeszcze sprawdzić u niego. No nic, zastanawiam się, czy coś jeszcze. Dobra, no nic, no w takim razie zostawiam go tak, jak jest. Co mogę mu jeszcze zrobić? Jak już tak sobie go oglądam, jak wygląda jego twarz w ogóle? Jego twarz jest w całości głowa? Tak, oprócz tego, że jest skalpowany z tyłu, tak? No tak. Znaczy na twarzy widzisz taki zastygnięty wyraz przerażenia, tak? Znaczy on się raczej nie spodziewał ani tego, że tego coś, no w ogóle nie spodziewał się chyba tego, co się stało, tak? To było dla niego coś kompletnie jakieś takie zaskoczenie, bo widzisz, że te oczy są takie, ma bardzo powiększone źrenice, te oczy są takie, aż wychodzą z orbit, takie są powiedzmy poszerzone. Jak zdejmiesz mu maskę, to widzisz, że on tam otwierał usta do krzyku. Ale nie zdążył. Najprawdopodobniej nie. Dobra. Dobra, kapitanie, sesja skończona. Jedyne, co mogę stwierdzić, to to, że przede wszystkim te strzały, które zostały tam, gdzie znaleźliście łuskę, to mniej więcej z tej odległości zostały oddane strzały. Zostało oddane 5 strzałów. Wszystkie 5 strzałów, jak na moje oko, nie jestem kryminologiem ani balistykiem, ale z tego, co widzę, podstawy, jakiej znam, wszystkie 5 strzałów było wycelowanych dokładnie we wszystkie punkty witalne w jego organizmie. Jeśli chcesz wiedzieć, w serce, 2 wątrobę, w żołądek i w kręgi, w jelita, w niską część kręgów. Więc każdy z tych strzałów tak naprawdę wyłączyłby go z akcji na zawsze. Dodatkowo po analizie krwi, tak, po analizie krwi, ta krew, którą żeśmy pierwszą zobaczyli na drzwiach wejściowych do Marszala, to była zupełnie inna krew niż krew, którą ma kapitan. Ale tutaj ciekawostka, ta krew ma 3 grupy krwi. To są 3 różne grupy krwi. Czyli coś, co zostawiło ten ślad krwi, jak na moje oko, albo
było umazane krwią trzech osób, albo ktoś specjalnie zostawił nam informację, że tu już zginęły trzy osoby, a później odkryliśmy czwartą. No, widzieliśmy ślady walki przecież. Tak. Zaraz po wyjściu z Leonardo, może tylko tam widzisz, ginęły trzy osoby. Tylko widzisz, kapitanie, no coś, co zostawiło tą krew, podeszło do tych drzwi, zostawiło ślad krwi i odeszło od tych drzwi, nie przeszło przez nie najprawdopodobniej. A skąd jesteś tego pewien? Nie jestem. Zastanawiam się, bo ślad był od wewnątrz, nie od zewnątrz. Nie było go na bocznych ścianach grodzi, tylko na wewnętrznej stronie grodzi. Tam przynajmniej tylko krew zauważyłem. Chyba, że zauważyłeś ją gdzie indziej. Więc coś, co podeszło do drzwi, zaznaczyło swój teren i poszło? Nie wiem. To są takie informacje, które zostawiam ci. Więc tak naprawdę sekcja jest skończona, nie wiem. Może... Kto miałby zaznaczyć teren krwią? A może co? Ale to co zaznaczałoby teren krwią? Jeśli mamy do czynienia z jakimś potworem, nie wiem. W sensie, ja wiem, że zwierzęta zaznaczają swoje terytoria. Może bo podeszło po prostu, ktoś podszedł lub coś podeszło i dotknęło drzwi, żeby sprawdzić, jak daleko może dojść. Natknęło się na przeszkodę i wróciło. Może to nie było świadome. Ale jest to coś, co musisz chyba omówić z chłopakami. Oczywiście. A ja tutaj posprzątam. Ja tutaj posprzątam. Także... Matka, wyłącz nagrywanie. Wyłączam, kapralu. Co zrobić ze zwłokami? Zaraz przygotuję je do spalenia. Możemy je zahibernować w takim, nazwijmy to, takim kapsule hibernacyjnej, jaką masz w Medbayu. Do hibernowania, powiedzmy, osób w takim lżejszym stanie, tak? W sumie jest to kapitan, może się przydać, żeby udowodnić, coś tutaj się działo. Nie jest to głupi pomysł. Ewentualnie pogrzeb. Przejrzę jeszcze te zwłoki. Zwrócę uwagę może na jeszcze jakieś detale. Kapitanie, sekcja zakończona. Jasne, dziękuję. W momencie, kiedy kapitan wychodzi... Tak, ja wychodzę. Ja podchodzę do zwłok, zerkam na kamerkę, która nagrywała całą tą akcję. Mhm. Odsuwam delikatnie kamerkę w drugą stronę. Biorę medyczne kominerki i wyciągam kilka zębów. I chowam je sobie w rękaw. Okej, w porządku. Znaczy, jeżeli chcesz jakiekolwiek jeszcze informacje, które potrzebujesz, to tylko powiedz, bo miałeś tak duży sukces, że jesteś w stanie wszystkiego się dowiedzieć na temat tego, co byś chciał wiedzieć. Co mógłbym wiedzieć? Czy jestem w stanie określić, jakie było tętno kapitana w momencie, kiedy zginął? Na podstawie szerokości... Znaczy świateł, żył i tętnic, przede wszystkim tętnic, tak? No na pewno był bardzo duży strzał adrenaliny, więc prawdopodobnie było to tętno mocno podniesione, tak? To było coś, co było niespodziewane, sytuacja mocno stresowa. Jasne. Dobra. Matko, czy po analizie tego wszystkiego jesteś w stanie mieć coś jeszcze powiedzieć ciekawego na temat zwłok? Nie, kapralu. Wszystkie informacje zostały już zawarte. Zamrażamy zwłoki. Zawijam, co tam zostało, spuszczam krew, czyszczę. I w spokoju stoję sobie, jak już zwłoki wrzuciłem w komorę prysznicem, sobie delikatnie spukuję, pogwizdując. Jasne, czy czyszczysz medbay? Tak, czyszczę medbay. Panowie, jedzonko, dokładniej mesa. Kapitanie. Delicja. Tak. Minęło jakiś tam... Czas, tak, to zajęło im trochę, tak, bo powiedzmy, że około 20-30 minut. Zanim ta cała, zanim Zygi, że tak powiem, się dopadł do zwłok i przeczesał je od góry do dołu. Że dobrze mu poszło, to trwało to krótko. Mhm. Fachowiec. Co jeszcze? Że fachowiec. No tak. Fachowiec. Najwyższej klasy fachowiec. Dobrze. Więc co? Szamanko. Chciałeś iść do mesy. Ja chciałem iść do mesy? Nie. Mieliśmy się spotkać wszyscy w mesie po tej... Mi chodzi. To rozumiem, że... John został jeszcze sprzątać medbay, także...
Panowie? Mhm. No niestety sekcja zwłok kapitana wiele nam nie powiedziała. Oprócz tego, że krew, którą znaleźliśmy na pokładach obu statków, należą do czterech, co najmniej czterech różnych osób. No pewnie reszty załogi. John ma teorię, że to nie są naturalne, że to nie były naturalne ślady walki, tylko jednak specjalnie pozostawiona krew, ale ja bym był sceptyczny co do tego. A skąd braliście tą próbkę krwi, gdzie okazało się, że jest tam więcej? Nie podpytywałem Johna dokładnie. Mhm. Znaczy, no była z drzwiczek. Z Leonardo, tak? No. Z pokładu znaczy, do tego, do którego się... No tam tak. Gdzie na początku, jak władziliśmy wcześniej, ślady, to by... Tak. Gdzie były łuski i zwiedzenia. No po prostu dostali strzała, a potem resztę tam wciągnęło pewnie przez tą dziurę. W każdym razie, do kapitana strzelano z jakiejś broni. Każdy strzał był bardzo celny i bardzo zabójczy. Było ich 5, każdy z nich prawdopodobnie zabił kapitana. Reszta chyba była, nie wiem, tylko po to, żeby się poprawić. Dobry strzelec. Bardzo dobry strzelec, albo bardzo dużo szczęścia miał przy strzelaniu serią. Znaczy, no z takiej odległości, no to nie był specjalnie problem, wydaje mi się, kogoś zabić. No, mógł mu strzelić po prostu w głowę, wiadomo. Czyli mam takie domysły, bo mówicie, że tam gdzie znaleźliśmy wgniecenia po kulach i łuski z tego karabinu, tam były 3 próbki krwi. Wydaje mi się, że to mogła być jakaś egzekucja albo coś. Cholera to wie. Czyli 3 różne próbki krwi, wgniecenia była, na wewnętrznej to części. To była ludzka, tak? Hmm? Wigo, to była ludzka krew, tak? Tak, to była ludzka krew. 3 ludzkie próbki krwi. Tak, i żadna z nich nie pasuje do kapitana. No to prawdopodobnie była to reszta załogi, no. Znaczy... Matko? Tak? Czy możemy sprawdzić w bazie danych te próbki krwi, do kogo należały? Prawdopodobnie były w dysku, które są uszkodzone. Bez możliwości, bez dostępu do danych statków, na których byli członkowie załogi, nie jestem w stanie stwierdzić, kim oni byli. Oczywiście. Dziękuję, matko. No szkoda, Mak, że nie udało ci się tego dysku. Nie jest no, rozumiem. Wciągać w kombinezonie po rozumiem. Ciemku. Rozumiem. Tak, no nie, w ogóle nie mam do ciebie, nie mam do ciebie problemu. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy się niczego więcej. W każdym razie, no będziemy musieli wejść na Leonarda i poszperać głębiej. No to i tak byśmy musieli wejść. Chyba było, więc... Jakieś pomysły, dokąd najpierw? Absolutnie zielonego. Znaczy, no inaczej, najlepiej może będzie tak jak na Marszalu najpierw sprawdzić, czy reaktory, zasilanie działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. A potem zobaczymy, co dalej. Kapitanie. Może znajdziemy jeszcze jakieś Mówcie mi po prostu Vigo. Ja jestem tylko pełniącym obowiązki kapitana. Vigo. Mhm. Mamy jakiś układ tego... Mam jakiś układ statku? Jak mniej więcej mogą być rozłożone kabiny od pokładu E do A? Matko? Tak, kapitanie. Mamy układ statku Leonardo? Sprawdzam bazę. Tak, to jest standardowy statek typu żółw. Nie miał żadnych dodatkowych zmian. Jesteście w stanie stwierdzić dokładnie, gdzie jest jakie pomieszczenie. Graj nam. Wyszły cztery takie statki w momencie, kiedy on opuszczał dok. Graj wszystkie nam. Mają imiona malarzy renesansowych. No, byśmy to mieli na podorędziu zawsze. Mapę statku. Wolałbym upewnić się, gdzie znajdują się poszczególne pokoje, no żeby po prostu nie błądzić. Nie, no jasne. Można to teraz wszystko na spokojnie sobie rozplanować, trasę i inne takie rzeczy, no. Mhm. Okej. Okay. Ja słysząc zamieszanie, że chłopaki się zbierają, rozmawiają, wychodzę z medbaya, oczyszczam się, uśmiecham się do nich, jak gdyby nigdy nic. I udaję się szybko do swojej kajuty, do swojego pomieszczenia w celu wiadomym.
Jasne. Robię, co mam zrobić, wychodzę przygotowany do przejścia do Leonarda. Okay. Właśnie. John, dobrze, że jesteś. Może masz jakiś pomysł, jak będziemy, jak się będziemy poruszać po Leonardo? To jest kawał okrętu. Zgadza się. Panowie, budowa okrętu Leonardo wygląda tak. Poziom E, czyli ten, do którego wy jesteście podpięci, i poziom, który żeście widzieli, to są tylko dwa pomieszczenia. To znaczy pomieszczenie, ta komora ciśnieniowa, w której znaleźliście łuski po tym karabinie zwykłym plus te ślady krwi, i pomieszczenie od razu po prawej stronie, gdzie są windy, drabiny i widzieliście snop światła. To są te dwa pomieszczenia, które na Leonardo odwiedziliście, to są jedyne dwa, które żeście znali. Poziom F na tą chwilę zablokowany jest najniższym poziomem statku. Na poziomie F są tylko i wyłącznie dwie kapsuły ratunkowe oraz przejście do części magazynowej, czyli do tej części takiej transportowej, gdzie zawsze jest ładunek. I to jest jedyne wejście do tej części. Poziom D to jest poziom crew, załoga. Jest to 8 kabin po dwóch stronach korytarza, po 4 na każdej stronie. Oprócz tego jest tam cryo i siłownia. Czyli takie pomieszczenie, w których nazwijmy to zbieżniami, z jakimiś ciężarami, żeby załoga mogła sobie, powiedzmy, coś poćwiczyć, tak? Wejście na górę, czyli te drabiny i windy są tak ustawione, że po prawej stronie, powiedzmy, jak jeżeli z jednej części jest cryo i siłownia naprzeciwko siebie, a w drugiej części jest te 8 pomieszczeń. Poziom C, czyli poziom wyżej, jest pomieszczeniem, jest jak gdyby rdzeniem całego okrętu i dowodzenia. To jest 5 pomieszczeń, gdzie jest medlab, magazyn, głównie żywności i takich rzeczy jak chemikalia, takie rzeczy. Jest mesa i mostek. Poziom B to są tylko 3 pomieszczenia i to jest po dwóch stronach jest medlab, magazyn, mesa, mostek i matka. Nie. I tego wam jeszcze nie powiedziałem. Piąte pomieszczenie to jest pokój odpraw. Poziom B to jest po dwóch stronach korytarza, to jest engineering, tak? Pomieszczenie inżynieryjne, czyli to takie monitorujące pomiary statku, w którym byliście na marszale. Po przeciwnej stronie jest komunikacyjny i na końcu korytarza jest matka. Nie ma jak gdyby jednego konkretnego planu. Czasami to bywa tak, że to jest po prostu jedna wielka, gigantyczna, pusta ładownia. Czasami są tam jakieś drabiny, relingi, jakieś haki, dźwigi, cargo loadery, różne rzeczy. Wszystko zależy od tego, co w tym momencie jest transportowane. Dobra, panowie, jakieś pomysły, dokąd zmierzać? Ja sądzę, że powinniśmy się podzielić na dwa zespoły. Ja bym się nie dzielił na dwa zespoły. Ja bym proponował żadnego rozdzielania. Przejdźmy się najpierw po prostu do... Ja proponuję mostek i matkę. Jeśli najpierw cokolwiek znajdziemy, na pewno znajdziemy na mostku i matce. Może matka nadal jest zasilana swoim generatorem. No ja bym najpierw sprawdził, czy w ogóle jest zasilanie. Ja bym proponował... Chyba, że po drodze zobaczymy, wybrać się na engineering, sprawdzić stan statku, a potem... A jeżeli byśmy mieli problemy się tam dostać, to najpierw na mostek. Mostek jest ważna rzecz, dotycząca inżynieryjnego i dotycząca reaktorów. Wejście do reaktorów na Leonardzie jest z inżynieryjnego. Jest to prowadzący w dół szyb z drabiną. I cały inżynieryjny jest mniej więcej na pokładzie poziomów E i F. Jest jak gdyby całkowicie niezależny, do niego się nie da dostać z magazynu, z tej części magazynowej do niego się da tylko dostać z inżynieryjnego. I trzeba wejść jakby pod statek i tam jest cała gigantyczna infrastruktura i reaktory. Chyba do reaktorów nie będziemy chcieli iść.
Chyba, że jeśli cokolwiek faktycznie żyje na statku, co nie jest człowiekiem, to przy reaktorach. Może przy reaktorach będzie cieplej. No właśnie, będzie cieplej, bardziej promieniotwórczo. O ile reaktory są uruchomione. A na razie, skoro nawet nie ma sygnałów ostrzegawczych, lampek awaryjnych, obawiam się, że reaktory mogą być... Wiesz, mogą być wyłączone, nadal będą produkować, nadal będą promieniować. Procedura wyłączenia zabezpiecza przed tym. No dobra. W takim razie. Przynajmniej powinna. Nie wiadomo co. Przynajmniej powinna. Uszkodzone albo niestabilne, tak jak na Marszalu. Ale dobra, dobra sprawa jest taka, że można naprawić. Tym, co mają w magazynie, idzie naprawić reaktor w Marszalu. Jeszcze brakuje matki, jakby dało radę uzupełnić w jakiś sposób matkę. Myśmy mieli prawie sprawny okręt. Obawiam się, że uzupełnienie matki jest niewykonalne. W jakiej stoczni jest? No właśnie, w jakiej stoczni jest, na pewno nie z naszym sprzętem. Dobra, panowie. Chciałbym, żebyśmy poszli faktycznie może najpierw do inżynieryjnego, dowiedzieli się cokolwiek stamtąd i potem ruszyli na mostek i do matki. Jeśli czegokolwiek mamy się dowiedzieć, to na mostku i na matce dowiemy się najwięcej. Akurat... Co do reaktorów, to nie mam pojęcia. No zobaczymy, jaka będzie sytuacja z reaktorami. Dokładnie. Ale akurat... Na tym samym pokładzie, co inżynieryjny, znajduje się matka, więc to można by było załatwić w miarę równocześnie. Możemy przeszukać też statek i zobaczyć, czy ostały się jakiekolwiek uzupełnienia tlenu. Bo na pewno nie zejdziemy całego statku na naszym jednym zapasie tlenu. Możemy to po prostu robić na raty. No, robienie na raty nie jest efektywne. Wolałbym wleść tam raz, załatwić co mamy do załatwienia, rozeznać się w sytuacji i już tam więcej nie wchodzić. Znaczy, jeżeli byśmy zaspawali wejście do... albo uszczelnili pokład Marszala, moglibyśmy spróbować uruchomić podtrzymywanie życia, grawitacji i tak dalej. To wtedy można by było pracować bez kombinezonu. Najpierw musiałbyś naprawić reaktor, a to raczej chwilę zajmie. Na Marszalu? Na Marszalu wystarczy uszczelnić kadłub. No nie, przecież no ale... Reaktor, z tego co pamiętał, był w stanie ryzyka wybuchu, więc raczej nie wystarczy mu naprawić poszycia. Ale jeżeli naprawimy poszycie, to uszczelimy cały układ i wtedy podtrzymywanie życia z... Teoretycznie powinno zadziałać też na Marszalu. Pod warunkiem, że na Leonardo będzie zasilanie. Teoretycznie. Pod warunkiem, że będzie zasilanie, będziemy mogli uruchomić. Teoretycznie mógłbyś podtrzymywanie życia na Marszalu odpalić z reaktora matki. Skoro matki już nie ma, to możemy wykorzystać ten zapas energii, o ile tam jakiś został. I tak i nie, bo jednak matka w dużej części zarządza podtrzymywaniem życia. No ale na Marszalu i tak nie masz matki. No więc właśnie. Nie będzie podtrzymywania życia. Po drugie, Marszał jest obok nas, więc nie skróci nam to drogi, ani nawet nie zrobi bazy wypadowej. To o czym myślę, to zrobienie sobie jakiegoś punktu, nie wiem, uzupełnień. Wątpię, żebyśmy mieli tyle tlenu przygotowanego, żeby przejść cały ten okręt na jednym baku. No nie ma takiej opcji. No właśnie. Około godziny. Musimy pomyśleć o tym. Dobra, no po prostu więcej nie wymyślimy tu siedząc na tyłkach. No nie. Kombinezony są już gotowe, to możemy przygotować się do wymarszu. Chyba, że ktoś potrzebuje jeszcze coś ogarnąć. Nie, jak mamy iść, to idźmy. Koniu, gdzie są magazynowane jakiekolwiek uzupełnienia z tlenem?
na takim statku? W różnych miejscach. Uzupełnienia do tlenów możesz mieć i w miejscach, gdzie są skafandry, i w magazynie, jeżeli tam zostały przeniesione. Prawdopodobnie są też dodatkowe uzupełnienia tlenu w części ładowni. Mhm. W pomieszczeniu z reaktorami też w przypadku rozszczelnienia. W przypadku tak zwanego trzeciego poziomu ochrony reaktora. Dobra, matko. Trzeci poziom ochrony reaktora. Aha. Hirtus wie, jest to po prostu najzwyczajniej w świecie otwarcie całego silnika. Otwarcie miejsca, gdzie jest reaktor, w celu schłodzenia go najzimniejszym tym, co się da, tak? Czyli po prostu próżno. Mhm. Matko, mając plany statku Leonardo, proszę wylicz nam drogę do inżynieryjnego oraz inżynieryjnego na mostek i do matki, ale zahaczając o wszelakie miejsca, w których będziemy mogli uzupełnić tlen. Wyliczam, kapitanie. I oczywiście drogę powrotną również. Okej, okay, to jest droga na poziom A, w zasadzie tylko cały czas drabiną do góry. Jasne. Nie będziecie zahaczali o nic poza tym. Jeżeli są to tam jakiekolwiek zapasy tlenu dodatkowe, będą prawdopodobnie przy reaktorach, czyli za inżynieryjnym. Mhm. No i po drodze w magazynie na poziomie C. Matka i inżynieryjny na poziomie B i na poziomie C magazyn. Możliwe, że tam będą dodatkowe zapasy tlenu. Ewentualnie podpięcie się do ogólnych zapasów tlenu na pokładzie okrętu, jeżeli taka możliwość będzie się znajdzie, jeżeli taki system tam był. Mhm. Ale tego już nie jesteście w stanie stwierdzić. Dziękujemy, drogi słuchaczu, słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do następnych. Wrzucam wam coś. Pisze John myjący Medbay. Dobre, John myjący. Dobre. Doskonałe.
Dobra, załoga, gotować się do wymarszu.